Dzień dobry. Ostatnio zszokowałam niektórych widzów słowem gościni, więc bardzo proszę, zatkajcie uszy, bo dziś kolejny odcinek z gościnią Natalią Nykiel. No właśnie chciałam Cię o to dopytać, jaki Ty masz stosunek do feminatywów. Spoko. Ja się bardzo cieszę zawsze, jak to słyszę i na przykład uwielbiam podcast Dział Zagraniczny i tam jest zawsze właśnie przywitanie. Maciej Okraszewski zawsze właśnie mówi, że witam moją gościnię i on takie, o dobrze, mój chłopak. W sensie mój tam, nie że mój chłopak osobiście, ale że dobrze, że, tak, tak, że fajnie. No i dobrze, bardzo się cieszę, bo się troszkę lękałam, jak zareagujesz, ale widzę, że jesteśmy w tej samej grupie. Ja zdecydowanie ten team feminatywy i w ogóle bardzo w tym roku poczułam, że jestem feministką też i jakby nie boję się tego słowa. Dobra, chciałam zacząć od czegoś innego, ale pociągnę ten temat. W jakim sensie poczułaś, że jesteś feministką właśnie w tym roku? Ojej, jakoś zaczęłam w ogóle się bardzo wgłębiać w ten temat, obserwować jakoś bardzo dużo różnych profili takich edukujących na temat nierówności właśnie w naszym społeczeństwie, wynikających z różnych rzeczy, głównie właśnie z patriarchatu, który tam przenika jakimiś takimi bardzo też detalami w naszym w ogóle życiu codziennym i jakby weszłam w ten team po prostu kobiet, które walczą o to, żeby jak najbardziej jednak te detale gdzieś tam uspokoić. Znaczy nawet nie detale, bo to chodzi o coś większego, ale zaczęłam na to na pewno zwracać uwagę. Na drobne rzeczy. Tak. Mucha, przepraszam. Proszę bardzo. Ja w ogóle też uważam, że nasz język kształtuje rzeczywistość i zaczęłam też sama zwracać uwagę bardzo na swój język, na to, jakich ja używam, na przykład, nie wiem, metafor takich w życiu codziennym. Męska decyzja na przykład. Tak. I w ogóle czasami już teraz tak mam, że powiem coś takiego, bo po prostu to jest pierwsze, co mi przyjdzie do głowy i potem się zastanawiam, ej, ale w ogóle dlaczego tak? Albo jak bardzo chamskie jest teraz, nie wiem, używanie, nie wiem, że wyrzydzić coś od kogoś. No tak. Jakieś takie... To są takie zdania, nad którymi się nigdy nie zastanawialiśmy, a one niosą jakiś taki kulturowy po prostu ciężar. Tak, trzeba się zacząć nad nimi zastanawiać. Dobra, to jest temat, moglibyśmy popłynąć. Poszło na grubo. Tak, ale przejdźmy teraz do Twojej płyty, nowej płyty, dlatego że ona jest inna niż poprzednie. Ty powtarzasz w wywiadach, że lubisz eksperymentować, bawić się, jeśli chodzi o muzykę, bo w życiu prywatnym to nie wiem. Ale czy nie boisz się, że fani powiedzą, ja lubię inną Natalię? Kurczę, przy każdym moim eksperymencie zawsze jest tak, że ktoś napisze, a gdzie jest ta Natalia z Errora, a gdzie jest ta Natalia z Bądź Duży, a z drugiej strony ktoś napisze, a wolę tę Natalię z Atlantyku, a wolę tę Natalię z Total Błękit, gdzie jest ciemna Natalia, znowu popowa Natalia, jakby wiesz, zawsze będzie ktoś, komu to nie będzie odpowiadało. Ja też z drugiej strony nigdy przy wydawaniu nowych rzeczy nie miałam takiej pewności, że to się wszystkim zawsze spodoba, bo jakby nigdy nie mogę być tego pewna i jakby zawsze mam taką dozę takiej niepewności, takiego lekkiego strachu, no bo jednak po pierwsze się odsłaniam, po drugie właśnie daję coś takiego bardzo od siebie, też bardzo subiektywnego i tak jakby muszę być gotowa na każdą opinię. A przy okazji tego albumu myślę, że on jest tak różnorodny, tak w ogóle eklektyczny, zresztą już po tych, myślę, że moi fani już to zobaczyli na przestrzeni tych kilku singli, które wyszły, że on jest każdy z innej bajki. No, że dla mnie to też jest zupełnie nowy eksperyment wydać płytę, która jest tak właśnie eklektyczna. Różnorodna. Powiem szczerze, że kiedy usłyszałam pierwsze dźwięki piosenki Ocean czy też Atlantyk, bo są dwie wersje. Ocean. Tak. Ocean i Atlantyk, przepraszam. Tak, chciałam podbić amerykański rynek country. Piosenka Ocean. Ale właśnie pomyślałam sobie, Boże, Natalia, country? Zwariowałaś? Ale przesłuchałam tę piosenkę. Atlantyk w polskiej wersji najpierw. I potem włączyłam raz jeszcze. O. Bo to jest bardzo przyjemna piosenka. Tak. Ja uważam, że to jest jedna z piękniejszych moich kompozycji, jakie mi się w ogóle udało stworzyć. Razem z Foxem, nie ukrywam, był to żart, ukośnik, puszczenie oka do moich fanów, ale też moja taka pocztówka z mojego pobytu w Portugalii, z mojego bardzo słonecznego czasu i takiego pełnego też miłości, ale i jakby różnych rozterek, jakby różnych tam emocji. I naprawdę ja bardzo dużo siebie dałam w tej piosence Atlantyk i cieszę się. Znaczy ja w ogóle osobiście mam tak, że ja, to jest piosenka, której ja najbardziej, najwięcej słuchałam w domu przed premierą.
Tak, że to jest jedna z moich utworów, no bo dziwnie jest mi słuchać swoich utworów już po premierze, jak one wyjdą, bo już w tym mam trochę tak, że dobra, to już jest zamknięty trochę projekt, że teraz on jest dla ludzi, a już nie. On jest też dla mnie, ale już jest bardziej dla ludzi, więc ja już wtedy nie słucham tych piosenek, ale do premiery jeszcze odsłuchuję je sobie, jakby sprawdzam, czy tak, czy nie inaczej, czy aby na pewno i za każdym razem włączałam sobie ten Atlantyk i mam takie, Jezu, w ogóle, że po prostu aż się życie samo w ogóle układa w trakcie tej piosenki. Ona jakieś takie dobre emocje w ogóle daje. Ma. A na koncertach jak się ludzie bawią? Śpiewałaś już to na koncertach? Jakieś? Tak, śpiewałam. My na koncertach, bo tak naprawdę piosenka Atlantyk ukazała się w środku pandemii, my zagraliśmy dosłownie kilka koncertów i nie zdążyliśmy jeszcze przygotować takich koncertów na jakby na pełną odsłonę jakby tych nowych rzeczy, więc nie gramy w oryginalnej wersji piosenki Atlantyk, w trochę bardziej powiedzmy okrojonej, ale taki jakby oryginał razem z tą gitarą country i jakby właśnie w pełnym anturażu zagramy już na koncercie w Stodole 16 grudnia, na które serdecznie zapraszam. Będę. To teraz o epokę X chciałam zapytać, bo to zabrzmi trochę, jakbym właziła ci w tyłek, najwyżej to wytniemy, ale ja mam takie poczucie, że ta piosenka może być piosenką mojego życia, hymnem mojego życia, dlatego że ja się martwię cały czas o przyszłość, o to, co będzie. I kiedy posłuchałam jej, to tak lekko, tak ciepło na sercu mi się zrobiło, że ktoś mnie rozumie. Ty też tak masz. Tak, i to tak pięknie jeszcze wyśpiewał. No i właśnie, czy ty śpiewałaś o swoich zmartwieniach, lękach, czy o ludzkich? O swoich, zdecydowanie o swoich. Chociaż wydaje mi się, że patrząc też po znajomych, że każdemu przez ostatnie 2 lata coś się bardzo wykrzaczyło w życiu i jakby musiało się bardzo zmienić. I dużo z moich znajomych teraz łącznie ze mną stoją w takim miejscu na zasadzie dobra. I co dalej? Mhm. Jakby, i co teraz robimy? Jak trochę teraz mamy funkcjonować w zupełnie nowym świecie, kiedy stare schematy zupełnie się gdzieś rozpadły i ja totalnie mam jakby zastanawiam się często właśnie nad tym, co będzie z tym światem. Jeszcze do tego, jak dochodzi gdzieś tam do mnie do głowy ta informacja, że jesteśmy na skraju katastrofy klimatycznej, to już w ogóle mój mózg jest po prostu gdzieś w granicach jakby rozumowania w tych, nie wiem, 3% mózgu, które generalnie wykorzystuje człowiek, że po prostu nie umiem sobie tego wyobrazić, jak to teraz będzie i w ogóle czy jest sens żyć na 100%, czy z drugiej strony, czy jakby rozkładać sobie to życie, czy sobie coś planować, czy może wszystko wykorzystać od razu teraz i nie wiem tego jeszcze. Mam dużo takich pytań, ale też myślę, że stawianie ich sobie jest bardzo ciekawe i też dużo zmienia tak w ogóle na co dzień. No nie spodziewałabym się, że ty jesteś taką osobą, która się martwi. Ja nie wiem, właśnie martwiłam się w tamtym roku. Ale to przez pandemię? To pandemia spowodowała, że zaczęłaś tak się martwić? Czy przed pandemią też tak było? Wiesz co, mi się wydaje, to nie nazwałabym tego martwieniem się, tylko takim, że po prostu pandemia kazała nam się wszystkim zatrzymać, a przynajmniej mi, i przeanalizować wszystko to, co jest dookoła mnie i jakby zadać sobie pytania, i gdzie ja w tym jestem, na jakim, powiedzmy, stanowisku. I jakby co ja z tym wszystkim robię, co chcę zrobić, gdzie ja siebie widzę albo gdzie nie widzę. I w tamtym roku, jak doszłam do pewnych wniosków w swojej głowie, to strasznie mnie to przerażało i martwiłam się bardzo, w sensie, że jak to, że wszystko po prostu zostało zburzone. A w tym roku już mam tak i właśnie po wydaniu już tej piosenki, już tym bardziej mam tak, że te pytania są ważne, takie trochę martwiące się, albo one mogą właśnie bardzo gdzieś tam otworzyć głowę na nowe rzeczy. I ja w tym roku już mam tak, że po prostu siła, moc, fitness, sport i jakby czekam na to, co się wydarzy, choćby to miało wywrócić wszystko do góry nogami w moim życiu. No ja właśnie mam tak, nie wiem, czy to damy, zobaczymy, bo ja jestem teraz w terapii grupowej i właśnie tam też ludzie się martwią. I jak słucham, że oni się martwią i jeszcze ta twoja piosenka, to w końcu doszłam do tego, że Boże, wszyscy się martwimy i to jest fakt, i już odpuśćmy. W sensie tak do siebie powiedziałam, już odpuść, zobacz, wszyscy się martwią. To nie jest tak, że to jest twój kłopot i musisz coś z nim zrobić, tylko być może taka jest natura ludzka, martwimy się, no i rób swoje. I naprawdę ciepło mi się zrobiło na sercu po wysłuchaniu tej piosenki i ona realnie mi pomogła. To cieszę się bardzo, ale mi się wydaje, że dobrze jest też się trochę martwić, tak. No bo to znaczy, że nam zależy. Tak, że ale to jest nie przesadzać. Też, tak, że to jest też, no wiadomo, jak mówiła moja pani od chemii, wszystko jest trucizną, nic nie jest trucizną, tylko dawka jest trucizną. Dawid Myśliwiec też tak mówi, z uwagi naukowy bełkot. Zabełkotałam teraz, przepraszam, ale to tak ładnie pasuje do nazwy kanału. Idźmy dalej. Królestwo. Królestwo. Przeczytałam, że zainspirowałaś się powieścią Szczepana Twardocha. Tak jest. Czy Szczepan o tym wie?
Chyba wie, chociaż nigdy nie mieliśmy jakby okazji prywatnie na ten temat porozmawiać. Ale nie wiem, wydaje mi się, że mogło to do niego dotrzeć. Ale to jakby moja interpretacja jest tam gdzieś też bardzo, bardzo luźna. Bo mnie w ogóle bardzo zawsze inspirowała Warszawa. I ja w ogóle uwielbiam to miasto, a jak przeczytałam książkę Król, to stwierdziłam, że po prostu Warszawa lata 20. to jest w ogóle jakiś kosmos, to jest w ogóle coś turbo ciekawego na ten temat jest w ogóle bardzo mało, moim zdaniem, książek, takich obrazów, jak to wyglądało. A tu jest jeszcze właśnie ta taka ciemna Warszawa, jakieś pojedynki tych gangów i tak dalej, ta ciemna strefa i po prostu jest to wspaniałe. Więc ja stwierdziłam, że właśnie chciałam sobie namalować taki obraz takich ciemnych ulic. I okazuje się, jak wyszła ta piosenka, że bardzo dużo ludzi jakby bierze to jako metaforę tego, co się dzieje teraz. Teraz. Kropka. Teraz Warszawa jest miastem seksu i biznesu. A nie wojny gangów. Tak, chociaż ja tej Warszawy nie znam kompletnie. I ja też nie znam kompletnie tak tej sfery, ale może tak gdzieś jest, no. Ja miałam takie zakłopotanie w twoich oczach. Jak zareagować? Czy powiedzieć tak, tak? Czy... Ja myślę, że to miasto ma milion twarzy. Nie bez powodu też duża część Polski mówi na Warszawę Warszawka, chociaż ja bardzo jestem agresywnie nastawiona do tego stereotypu. Ale myślę, że na pewno on się nie wziął znikąd, no i że jakieś tam ziarnko prawdy duże nawet w tym jest. No. Wiesz, moim zdaniem, co najlepiej oddaje charakter Warszawy? Końcówka Królestwa. Bo ona jest taka, no tak, sama wiesz jaka jest. Tak. No to jest Warszawa tak, dziś. Tak, zaplątanie totalne. I takie kolory, i neony. Z kolei Pride to taka piosenka, w której chciałaś wesprzeć środowisko LGBT. Bo rozumiem, że wkurzyło cię to, co się dzieje. Tak, wkurzyło mnie, wkurza mnie i będzie wkurzać jakby niezmiennie, jak ktoś gdzieś tam próbuje, nie wiem, obrażać moich przyjaciół, znajomych, fanów. Ale też generalnie wkurza mnie, jak ktoś próbuje dyskryminować pewne grupy społeczne ze względu na, nie wiem, na wygląd, na przekonania, na różne rzeczy. Tak, i stwierdziłam, że to jest absolutnie coś, co muszę zrobić, chcę zrobić. I jakby piosenka Pride ma przede wszystkim dawać dobre emocje, ma łączyć, a nie dzielić. I po prostu teraz jest czas na błyszczenie. I dlatego śpiewam teraz błyszcz tak. I miłość i tego się trzymaj. Tak, bo ta piosenka jest bardzo radosna. Nie poszłaś w tę stronę taką, że walka, obronię nie, was. Już mamy dużo takich piosenek. Już jakby... Ja też tak sobie myślę w swojej głowie, że ja nigdy nie miałam takich zakusów, żeby być aktywistką. Ja bardzo szanuję wszystkich aktywistów i aktywistki. To jest bardzo potrzebne. Ja sama followuję mega dużo ludzi, ale ja nie mam tej iskierki w sobie na ten temat, więc chciałam dać coś od siebie po swojemu. Chciałam to zrobić właśnie na pozytywnie, na miło i faktycznie nie widziałam na temat tej piosenki pół złego komentarza. Ale to chyba po prostu nie ma się do czego tam przyczepić. Nie ma. W sensie nie chciałam też robić niczego kontrowersyjnego w związku z tym, bo już kontrowersji na ten temat jest tyle, że już naprawdę starczy. To prawda. Jak Piotr Rogucki zareagował kiedy usłyszał po raz pierwszy piosenkę, którą razem zaśpiewaliście? Przede wszystkim jak do niego zadzwoniłam i powiedziałam, że mam taką piosenkę i chciałabym, żeby on ze mną zaśpiewał, to powiedział no w końcu. Ponieważ no ja odkąd zaczęłam śpiewać tak swoje piosenki, zaczęłam wydawać płyty, to w każdym wywiadzie na pytanie, z kim chciałabym zaśpiewać, zawsze mówiłam Piotr Rogucki i przez 3 płyty praktycznie się to nie wydarzyło. A dlaczego on? Ale też dlatego, że ja nie miałam odpowiedniej piosenki do tego, a nie chciałam też tego robić na hura, na teraz, że to już musi się wydarzyć, tylko tak raczej chyba czekałam na odpowiedni moment. I na tej płycie faktycznie wydarzyła się piosenka, która stwierdziłam, że jest właśnie godna tego, żeby zaprosić do niej Piotra Roguckiego. Ale dlaczego zawsze chciałaś z Piotrem zaśpiewać? Ponieważ ja się po prostu wychowałam na komie. Dla mnie koma to jest po prostu wyznacznik jakiejś ekspresji, ale muzycznej i scenicznej, ale i tekstów. I ja zawsze tej komy słuchałam w domu na pełny regulator. Moja mama zawsze wchodziła do pokoju i mówiła, ścisz to. Ja mówię, nie mamo, bo tego trzeba słuchać głośno. Cicho po prostu nie można, bo cicho to, jak się słucha cicho, to traci całą moc. I koma to był jeden z pierwszych zespołów, które były dla mnie ważne w takim sensie, że świadomie już zaczęłam podchodzić do muzyki. Mam ogromny sentyment. Byłam na milionie ich koncertów i jakby jestem taką trochę psychofanką cały czas, mam wrażenie. No i
prostu jakby dlatego. Na wszystkich konkursach piosenki poetyckiej w ogóle, w jakich uczestniczyłam gdzieś tam w liceum, śpiewałam piosenki Roguckiego, jego jeszcze te osobiste, więc trochę tego było. Uśmiecham się, dlatego że mówisz o komie, o tej sile, ta piosenka musi być głośno, a razem śpiewacie coś zupełnie przeciwnego. Ta piosenka jest tak magiczna, ona tak czaruje, ona jest tak... No, mogę używać teraz wielu epitetów i znowu ktoś powie, że się podlizuje, ale naprawdę uwielbiam ją. Puściłam ją wczoraj mojej siostrze, uznam, że na pewno jej się spodoba. Powiedziała, o tak. Także naprawdę jestem przekonana, że to będzie hit. Tylko że no, ona nie pasuje w pierwszej chwili do Piotra. Chociaż on jest w niej wspaniały, ale... Tak. No, więc zastanawiam się, co powiedział. Oprócz tego, że w końcu, to potem... Tak. Kurczę, no spodobała mu się od razu, bez wahania gdzieś tam się zgodził na to, żeby w tym uczestniczyć. Ja też nie miałam zakusów na to, żeby robić rockowy numer z Piotrem, ale właśnie znając jego właśnie tę bardzo liryczną stronę właśnie z jego tych utworów jeszcze tam sprzed Komy, z którymi właśnie też występował na spotkaniach zamkowych w Olsztynie lata temu, na których ja później też tam próbowałam swoich sił. I gdzieś tam mi ta iskierka tutaj najbardziej się podobała i stwierdziłam, że akurat tutaj się znajdziemy gdzieś w połowie drogi między elektropopem, a tymi ciężkimi brzmieniami i tą muzyką poetycką i że ta piosenka może być właśnie takim, nie wiem, mostem trochę. Jest. Poczułam most z Piotrem Roguckim. Chciałam zapytać o twoją wielojęzyczność, bo jesteś wielojęzyczna. Ile języków znasz? To co? Nie nazwałabyś się tak? No nie, że wielojęzyczność mi się tak kojarzy, że ktoś po prostu się wychował w takiej wielojęzycznej rodzinie i po prostu bangra tego wszystkiego nauczyłaś. A ja się nauczyłam. No może nie mówię jakoś tam bardzo idealnie, ale faktycznie ostatnio napisałam certyfikat B2 z hiszpańskiego. To jest moje osiągnięcie w tym roku życiowe. Napisałam piosenkę po hiszpańsku też w związku z tym. Ale też próbuję coś tam po portugalsku. No, po angielsku to wiadomo. No ale poczekaj, bo ty mieszkałaś pół roku, tak? Pół roku w Portugalii. Tak. No to tam mówiłaś po portugalsku. No, tam się zaczęłam uczyć portugalskiego, może tak. Ale jak się zaczęłam uczyć od zera, to się okazało, że mam dwa przedmioty też całe po portugalsku, więc musiałam trochę szybko tam nadrobić. Dałaś radę? Było to bardzo ciekawe. Tak, uczyłam się z notatek po polsku, angielsku i po portugalsku. To było bardzo ciekawe. Czyli znasz angielski z obcych, angielski, hiszpański, portugalski. No tak, chociaż mówię, no ten portugalski to no tak B1, umówmy się. Dogadam się, ale bez szału. No i ta taka twoja miłość do języków pomaga ci w pracy nad tekstem, nawet polskim. Kurczę, nie myślałam nigdy o tym w taki sposób. Ale faktycznie miłość do języków na pewno stymuluje jakoś gdzieś tam bardziej. Ja na przykład ostatnio pierwszy raz w życiu miałam taką sytuację, że wymyślając melodię do nowej piosenki, zamiast po angielsku zaczęła mi przychodzić do głowy po hiszpańsku. Bo zawsze my się śmiejemy z Foxem, że te pierwsze melodie, takie demówki, to są po norwesku, czyli po takim angielsku, które absolutnie nie ma znaczenia, ale tam po prostu tam się sylaby zgadzają. I ostatnio przyszło mi to po hiszpańsku. Miałam takie, o kurde, coś tutaj idzie w inną stronę. A to jest w ogóle zupełnie inna melodia języka, więc to też jest ciekawe. Ale z językami mi się najbardziej podoba to, i to jest naukowo udowodnione, że w każdym języku ma się inną osobowość trochę, że ta osobowość się zmienia. No I to jest super ciekawe. I ja w ogóle po polsku mam wrażenie, że jestem taka właśnie taka konkretna, taka po prostu tu i teraz, tak albo nie. A po hiszpańsku to jestem nagle tutaj, bym się jeszcze z kimś pokłóciła w ogóle od razu. Nie, może nie pokłóciła, ale że taka jestem bardziej, że też taka ciepła, bardziej otwarta. Po angielsku też jest jakoś tak zupełnie inaczej. Wszystko jest takie w ogóle prostsze, ale też ten język jest dużo prostszy. Nie? I faktycznie tak jest. No, ja kiedyś słyszałam, że można myśleć w innym języku. Ja się z tym zgadzam, bo na przykład kiedyś koleżanka uczyła mnie angielskiego przed jakimś egzaminem i powiedziała: nie myśl po polsku, teraz myśl po angielsku. I to mi pomagało rzeczywiście. Aha. A to ciekawe. Ja uważam, że jest coś takiego. A jak wygląda twoje pisanie piosenek? Jest tak, że siadasz i piszesz, czy piszesz w zasadzie cały czas? Coś zapisujesz, słuchasz? Ja w ogóle podchodzę bardzo zadaniowo, bo zdaję sobie sprawę, że niektórzy na pewno tak mają, że nie wiem, jadą taksówką, coś im wpadnie, jakieś dwa zdania i sobie zapiszą. A ja mam demówkę, mam jakby gotową melodię, którą gdzieś tam wymyśliłam i jakby pod to przychodzą mi do głowy słowa wtedy w różnych, powiedzmy, sytuacjach, ale one przychodzą bardzo różnie, bo czasami to po prostu zdanie po zdaniu, jedno zdanie dziennie gdzieś tam przyjdzie, albo ja muszę po prostu usiąść i się naprawdę wytężyć. A czasami to tak idzie, na przykład Epoka X tak powstała, że to był jakiś taki
ciąg myśli, który mi od razu wyszedł w całości gdzieś tam na papier, a w zasadzie na komputer, bo ja zazwyczaj piszę na komputerze, a nie ręcznie. Więc to jest taki proces bardzo dziwny. I różny. I różny, tak. Jesteś zafascynowana kulturą latynoamerykańską. Nawet prowadziłaś podcast, tak? Tak, pierwszy sezon wyszedł, ale też już planuję drugi, więc... Dobrze, zrozumieć Latino. Zrozumieć Latino. Więc jesteś jedną z niewielu osób, której bez zażenowania mogę powiedzieć, że uwielbiam piosenki Seleny, obserwuję Talię na Instagramie, Natalię Oreiro. Być może mamy inny gust muzyczny, ale rozumiesz to, prawda? Tak. Zdecydowanie tak. Oglądałam te wszystkie telenowele, śpiewałam do tej pory, znam całą piosenkę do Rosalindy. Ty jeszcze pewnie nie wiesz, co to za telenowela, ale była taka Rosalinda, właśnie Talia grała główną rolę. Ja to uwielbiam, ja kochałam ten klimat. No ale jakoś wstydzę się teraz o tym mówić, bo telenowele nie kojarzą się chyba jakoś tak dobrze. Ale dlaczego? Moim zdaniem w ogóle nie ma się czego wstydzić. My też mamy swoje polskie te tasiemce, więc ja wolę oglądać telenowele niż polskie tasiemce. No ale co cię ciągnie do tamtych rejonów? Różnorodność na pewno. Znaczy mnie przede wszystkim, bo ja w ogóle, to się wszystko zaczęło od tego, że ja skończyłam swoje pierwsze studia, które były bardzo matematyczne, takie projektowe, zero-jedynkowe, czyli inżynieria środowiska. Jakby obroniłam się, jeszcze pisałam o fundamentach, wszystko było takie po prostu, no mówię, zero-jedynkowe. I miałam w głowie taką myśl, że chciałabym teraz coś wywinąć w drugą stronę zupełnie. Chciałabym poczytać jakieś książki, rozwinąć się tak trochę humanistycznie, bo czuję się taka po prostu zastana, że za dużo. No i jakby zobaczyłam rozpiskę wszystkich kierunków na UW i zobaczyłam właśnie kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów. I miałam takie, kurde, jedyne co wiem o Ameryce Łacińskiej to to, że tam Kolumb dopłynął w 1492 roku i nic więcej w zasadzie. To i tak dużo. No i mówię, dobra, no skoro nic nie wiem, to się dowiem po prostu. I tak się zaczęła moja przygoda. Ja totalnie jakby weszłam w to, zakochałam się i zakochałam się też w tej historii, w tej kulturze. Kurczę, ciężko, w sensie w ogóle wzięłam to jako całość. Mhm. Pokochałam to totalnie za całość. A po prostu w momencie, kiedy zaczęłam się uczyć języka, bo mieliśmy od pierwszych zajęć naukę języka hiszpańskiego, to dla mnie oczywistym było, że zaczęłam słuchać muzyki po hiszpańsku, bo mi muzyka wchodzi... Selenę, tak. Talia. A właśnie nie zaczęłam z tej strony, ja niestety zaczęłam od reggaetonu. Bo no właśnie, dlaczego niestety? Dzięki tam... tobie to wiedziałam, że to z Puerto Rico, tak? Głównie tak, dużo bardzo artystów jest z Puerto Rico, ale też z Kolumbii, a ostatnio bardzo dużo z Dominikany. I to też jest ciekawe, że w ogóle te małe wysepki, a tak mocno tam cisną w przemyśle muzycznym. I Despacito to jest tym właśnie, to jest właśnie reggaeton, tak? To jest reggaeton, tak. Despacito, czyli Daddy Yankee i Luis Fonsi. Daddy Yankee to jest w ogóle człowiek, który rozpoczął ekspansję reggaetonu na świat z piosenką zresztą Gasolina, do której my wszyscy tańczyliśmy na imprezach gimnazjum. Jak albo to leci? Monta gasolina, a tak, to ja już byłam po gimnazjum dawno. To jest pierwsza piosenka reggaetonowa, która odniosła po prostu globalny sukces i potem to już... Polecam ten podcast, naprawdę jest ciepło się robi, bo ty mówisz o takich rzeczach, które się kojarzą z ciepłą pogodą. Tak, ale właśnie, bo ja... I wiele interesujących rzeczy, to tylko chciałam powiedzieć. Ja chciałam tylko powiedzieć, dlaczego w ogóle ten podcast powstał. Ponieważ ja jak weszłam w tę muzykę, to się okazało, że właśnie zaczęłam sobie gdzieś tam od reggaetonu, ale jakby ten cały przemysł muzyczny latynoamerykański jest tak ogromny, jakbym postawiła go na wadze obok przemysłu jakby muzycznego po angielsku, to one się równoważą, one są tak samo duże. A zaczęło mnie po prostu denerwować to, że my patrzymy na ten właśnie latynoamerykańską kulturę i muzykę przez pryzmat tylko właśnie reggaetonu, ciepłych plaż i jakby piosenkach właśnie, nie wiem... I Natalia Oreiro, Talia. Nie, aż tak to nie, ale ten faktycznie jest kilka takich osi, przez które my po prostu jakby patrzymy i nic więcej jakby nie widzimy. I ja stwierdziłam, że ja w pewnym momencie miałam tyle ciekawostek w głowie, które mi po prostu uszami wychodziły, że po prostu muszę to komuś więcej powiedzieć niż znajomym, którzy już mają po prostu mnie dosyć. To ja dzięki temu właśnie założyłam ten kanał. To czułam, że ja mam tyle ciekawostek i już moja rodzina wszystko wie, więc teraz dalej. Tak. Wyjechałaś do tej Portugalii, ty wróciłaś. To jest w ogóle mega śmieszne i super ciekawe, bo ja wyjeżdżając do Portugalii, wrzuciłam taki post, no, że chciałam się skupić teraz na studiach, no i że wyjeżdżam się uczyć. No dobra, no nie określiłam ram, kiedy to się kończy, co to jest dokładnie. Nikt w sumie nie wiedział, że ja po prostu pojechałam na Erasmusa na pół roku.
Ja, słuchaj, ja do tej pory wszyscy, co mnie spotykają, pytają się, czy ja już wróciłam, czy jestem tylko na weekend teraz w Polsce. Bo jakbym się stała po prostu zagraniczną gwiazdą od tego momentu. Jest to w ogóle bardzo śmieszne. Poszło to w ogóle tak, że jak byłam w Portugalii i właśnie stałam się tą zagraniczną gwiazdą na chwilę, to miałam po prostu wysyp śmiesznych artykułów na pudelku, że ja po prostu latam biznes klasą, że ja sobie tam ileś tysięcy zażyczyłam za jakieś programy, ileś dziesiąt tysięcy, co generalnie się nie zdarza. Albo że sobie kupiłam rurką. Albo że sobie kupiłam dom już w Portugalii, no bo przecież już nie będę wracać do Polski i ja po prostu w tym moim wynajmowanym pokoiku tam za 300 euro z tymi moimi współlokatorami siedziałam, czytałam przy tym komputerze, mówię, co tu się dzieje? I pierwszy raz wtedy mi się zdarzyło, że paparazzi czekali na mnie na lotnisku, jak wracałam, bo musiałam akurat na weekend premiery Origo przelecieć. No. Więc to była karuzela śmiechu. W sensie, jakby bardzo miłe to było, że ja nie, w ogóle tutaj teraz nie narzekam, że to było bardzo miłe i ciekawe w ogóle. No ale tam się tak. Dużo rzeczy po drodze wydarzyło. Ta twoja płyta Origo, dobrze pamiętam, i jeszcze taki występ z tym hollywoodzkim aktorem Jared Leto. Tak, z Jaredem Leto. No. Bałam się to wypowiedzieć, że coś przekręcę, więc wolałam, żebyś ty to powiedziała. Więc to chyba wszystko spowodowało, może że tak, może jawiłaś tak. się jako ta gwiazda już może tak, no. wyżej nieco niż Polska. To teraz trochę prywaty, bo my się kiedyś spotkałyśmy kilka razy prywatnie i ja tak nie wiedziałam, jak zagadać, żeby nie było siary. Czemu? Znałam, że te prymitywne żarty od razu na bok. No nie wiedziałam, jak do ciebie podejść, żeby nie wyjść na kretynkę, więc teraz powiedz mi, jak zagadać do Natalii Nykiel, żeby nie było kwasu? Żeby nie było kwasu? No właśnie, chyba zupełnie normalnie. Ja w ogóle uwielbiam czarny żart. Czarny to czarny, ale prymitywny jeszcze ja mam. Nie, ja naprawdę wręcz jak ktoś się sili na jakiś ten, to ja mam szybką alergię na wysilone zagajki. Jak przypomnę sobie, jak się poznałam ze swoimi największymi przyjaciółmi, to nie powiem jakby jakim pytaniem mój tutaj jeden z takich dobrych kolegów mnie przywitał, bo jest takie właśnie bardzo prymitywne, ale naprawdę jak... Ja naprawdę jestem bardzo normalna i naprawdę można ze mną normalnie chyba pogadać. Czyli wystarczy być naturalnym. Tak, ja nie lubię, jak ktoś mnie od razu traktuje jako gwiazdę z kosmosu. I jakoś tak od razu mnie to wkłada w jakąś taką formę, która jest dla mnie niewygodna. I nie wiem, lubię, jak ktoś do mnie podchodzi bez żadnych po prostu... Nie wiem, w niektórych dyskach wyglądasz jak z kosmosu, więc ja się ludziom nie dziwię. No wiem, z drugiej strony, to jest taki, ciężko to, nie wiem, trudne to jest. Ja się sama czasami zastanawiam w życiu codziennym, jak ja bym na przykład, nie wiem, zareagowała, ale z drugiej strony robię wszystko, żeby jednak sprawiać taką... Wrażenie normalne. Wrażenie zupełnej normalności, bo bardzo sobie ją szanuję, bardzo ją lubię, wręcz uwielbiam. Ją i nie wyobrażam sobie takiego bycia cały czas, nie wiem, na topie takim w ogóle światowym. Moim zdaniem to musi być coś najgorszego na świecie, że po prostu ja uwielbiam wychodzić w dresach do sklepu i tak. I nic się wtedy nie dzieje. I nic się nie dzieje, nie. Nikt za mną nie lata i w ogóle na mojej dzielni panowie teraz... tylko mówią do mnie kierowniczko. Super. Nie wiem o co tam chodziło, bo to nie było raz, to było ze trzy razy. Ale wiesz co, byłam kiedyś u wróża, to może być kontrowersyjne teraz, byłam kiedyś u wróża i on wziął moją rękę i mówi, no pani to jest taka spoko, ale taka wyniosła, że sprawiam wrażenie, że może takiej wyniosłej, ale to zupełnie nie mam takiej nie intencji. Nie wiem, czy wyniosła, bardziej wydawało mi się, że taka delikatna bardzo i taka niepewna i bałam się, że jak powiem, Natalia, to ty masz, do domu. No co za creepy laska, w ogóle wychodzę stąd, tak. Wrócę do Voice'a, bo ja cię oglądam od tej pory, śledzę twoją karierę od czasu tego programu. To już i bardzo ci dużo lat. No właśnie, a jak ty z perspektywy czasu patrzysz na swój udział w tym programie zacnym? No ja się bardzo cieszę, że tam wystąpiłam, bo jednak no, to był mój taki pierwszy duży krok na mojej ścieżce zawodowej. I gdyby nie to, to nie mam pojęcia, jakby się to dalej potoczyło. Myślę, że na pewno nie udałoby mi się tak szybko zacząć takiej profesjonalnej pracy po prostu nad muzyką, no bo jednak dzięki temu programowi dostałam propozycję kontraktu płytowego z wytwórni Universal Music Polska, więc w ogóle nic bym nie zmieniła. Jurorki też nie, trenerki? Nie, chociaż akurat tutaj jurorką byłam w innym programie, bo byłam w programie The Four. Tak, ale chodzi mi o to, że trenerki swoje. A, że trenerki wybrałaś. Swoim, przepraszam.
Nie, w ogóle zostawiłabym tak, jak to jest. Uważam, że to była super przygoda i nie mogłabym osiągnąć i wyjść z lepszą ilością doświadczeń, wrażeń i... Wręcz ja już na końcowym etapie ja już pisałam do wszystkich swoich znajomych i rodziny, żeby już na mnie nie głosowali, bo ja w ogóle nie chciałam wygrać. Ja się bardzo cieszyłam w ogóle, że mam to czwarte miejsce, bo dla mnie to było takie bezpieczne czwarte miejsce, że nic nie muszę. Że nie ma ciśnienia. Tak. Że wygrałaś, to teraz pokaż się, udowodnij, tak, że było warto. Tak, a ja nigdy nie miałam ambicji na to, żeby być zawsze gdzieś tam, zawsze pierwsza, zawsze już, zawsze ten, zawsze gdzieś tam, bardzo dużo zawsze. Chciałam mieć ten czas dla siebie i ja poszłam do tego programu, bo chciałam coś przeżyć, bo chciałam przeżyć fajną przygodę. Poznałam wspaniałych ludzi, z którymi się trzymam do tej pory i już dla mnie było... To było takim naprawdę, że okej, teraz idę na studia i tak jakby to gdzieś tam w międzyczasie potem się pojawiło, że jakby idziesz na studia, ale robisz jeszcze milion innych rzeczy w związku z muzyką, nie? Mm-hmm. No ja pamiętam twój wywiad, w którym opowiedziałaś o tym, że idziesz na studia i właśnie takie odczapy, czyli jakieś tam, co to było? Inżynieria środowiska. No i myślę sobie, no i to jest konkret dziewczyna, ma zaplecze, z muzyką nie wyjdzie albo się znudzi, to będzie robiła coś innego. Myśląca, to jest osoba myśląca. Tak o to ja myślałam wtedy. Bardzo mi miło. W kontekście takiego martwienia się, bo no tak. No to filologia polska, tak. Kanon języku polskim, wszystko wąsko, nie masz zaplecza, nie masz czego, jak to się mówi, backupu. A ty masz. No, staram się, chociaż właśnie nie wiem, czy to jest w formie backupu te studia, tylko czy takiej opcji właśnie na swój rozwój. Ja się zawsze lubiłam uczyć, lubię wiedzieć dużo. I tak... To zawsze dobrze jakoś tam szło. Poza tym też na studiach jakby poznałam super ludzi i też bym w ogóle tego nie zamieniła. Ty byłaś w szkole prymuską taką? Byłam, no. Ale nie lubili cię? Nie, właśnie lubili. Ja byłam akurat miło taką... prymuską. Wydaje mi się, chociaż nie wiem, bo może teraz po tej wypowiedzi dostaniesz wiadomości, że nikt mnie nie lubił. Chodziłam z nią do klasy. Była wyniosła. Zawsze. Tak, była tą suką. Kłamała nas, że nie umie być. Ja po prostu... Mi zawsze szybko do głowy wchodziły rzeczy. Ja nie musiałam siedzieć w domu i się uczyć, tylko jakoś tak siedziałam. Miałam tę zdolność po prostu. Nie wiem, dostałam jakimś szalonym prezencie od kogoś tam, kto tak. Tym zarządza, tymi jakby cechami i prezentami, że mi to po prostu do głowy wchodziło wszystko na lekcjach i ja w ogóle nie miałam opcji kujoństwa, że siedziałam w domu i tam cisnęłam, tylko ja chodziłam wręcz na wszystkie zajęcia dodatkowe, udzielałam się wszystko, jakieś kółka teatralne, matematyczne, robiłam plakaty, byłam, nie wiem, przewodniczącą samorządu, nawet byłam raz. Ale jakoś no to tak... nie dziwię się, że bałam się podejść. Ostatnie pytanie. Zupełnie znowu zmieniam klimat. Znaczy, byłyśmy już w tym klimacie, ale teraz do niego wracamy. W jakim kraju chciałabyś mieszkać na starość? Pierwsza myśl. W Norwegii. Boże. Zaczęłyśmy od tego, że zaskakujesz. Ja czekałam na Portugalię właśnie, Hiszpanię. Kurczę, no. Ja kocham, jakby kocham Portugalię. Uważam, że to jest w ogóle jeden z piękniejszych krajów, w jakich ja gdzieś tam żyłam. Chociaż przez chwilę, ale tak. I jakby chciałabym zobaczyć całą Amerykę Południową i dużo w ogóle rzeczy chciałabym zobaczyć na świecie. Ale pamiętam, że jak byłam ze znajomymi właśnie w Norwegii, to stwierdziłam, że po prostu taki domeczek tam w tych górach. Ja w ogóle kocham góry. Totalnie. To jest w ogóle... A nie ocean? Właśnie ja się trochę boję wody, wiesz? Jakby ja lubię bardzo patrzeć na ocean, lubię patrzeć na wodę, bo to jest takie jakieś... Ale z daleka. Lubię też się kąpać, jakby nawet zrobiłam patent żeglarski w tamtym roku, ale to chyba tylko dlatego, żeby jakoś się przemóc z tym moim strachem do wody, ale cały czas jakby go mam. Ale na góry to jest taki mój właśnie... Że jakbym miała na starość gdzieś patrzeć na coś, to na góry. A Norwegia to jest taki kosmos. To jest taki kosmos. Jakby tam mówili po hiszpańsku. To już w ogóle. Ale Natalia tak. Nykiel, człowiek orkiestra, człowiek niespodzianka. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Życzę wielu sukcesów i idź z tą płytą szeroko. Jakbym miała teraz wodę albo coś, to bym powiedziała skol, czyli tam po właśnie jakimś takim skandynawskim chyba zdrowie to jest, albo jakiś taki ten. I życzę ci tego domu w Portugalii i tego w Norwegii. O, żeby sobie tak jeździło. Nie mam problemu w ogóle z tym. I żeby te plotki na pudelku były prawdziwe. Może tak być. Kończymy część z pytaniami. Teraz leci suchar na koniec. Jak się nazywa Natalia przebrana za nietoperza? Żałosne to jest. Przepraszam cię, Natalia, z góry. Nie sądziłam, że to będzie tak żałosne, ale to jest batalia.
Bo a jeszcze to tłumaczyć, po słuchaj, angielsku to, to bad na ta.